minucie surówki będę mówił trochę wolniej tym razem, bo będzie o książce. W czasach, kiedy nikt nic nie czyta, ja się chociaż troszkę staram, chociaż nie czytam tyle, co kiedyś, kurczę. Piotr Szarota, Paryż 1938. Kiedy latem 1914 roku było lato, to nikt nie spodziewał się wojny i do dzisiaj pisane są prace na ten temat, jak ludzie zajmowali się zupełnie czym innym. Otóż w Paryżu, uwaga, w 1938 roku, ludzie, jacy to byli ludzie, James Joyce, Samuel Beckett, Henry Miller, Erich Maria Remarque, Coco Chanel, która pachniała jeszcze trochę lepiej niż wtedy, kiedy roztaczał się wokół niej zapach kolaboracji z Niemcami w czasie okupacji hitlerowskiej. Otóż w tym Paryżu ludzie naprawdę zajmowali się wszystkim, tylko nie, chyba już jednak nadchodzącą wojną. I można się rozkoszować, tak jak można się tym, co tu jest opisywane przez Piotra Szarotę, tak jak można się rozkoszować naszymi dzisiejszymi czasami. Nie chcę straszyć, nie twierdzę, że będzie wojna, ale Piotra Szaroty, Paryż 1938, to jest takie malutkie ostrzeżenie przed tym, jak człowiek nie uważa.